Z nami Bartłomiej Wołoszyn, zawodnik AZS-u Koszalin. No przede wszystkim super, świetnie, że zostałeś w Koszalinie. Drugi sezon w barwach AZS-u Koszalin. No i trzeba przyznać, że dzisiejsza twoja akcja z Sekiem Henrym była akcją meczu. Po tej akcji, po tym wsadzie byłeś naładowany taką energią. No tego od ciebie oczekujemy. No, przede wszystkim ja też się cieszę, że zostałem w Koszalinie. To był mój priorytet. Dogadałem się dość szybko, więc zostałem tutaj, z czego się niezmiernie cieszę. No, do tej akcji tam już mówiłem chłopakom, że taką akcję ostatnio to nie pamiętam, może z 5 lat temu zrobiłem, ale dobrze przepracowaliśmy ten okres przygotowawczy, co widać. Można pobiec, można skoczyć, więc żeby to się przełożyło później w sezonie. No właśnie, powiedziałeś coś, o co chciałem cię zapytać. Czy uważacie, że okres przygotowawczy został przepracowany dobrze? Czy czujecie się gotowi do sezonu? No bo no nie ukrywajmy, coraz mniej czasu do rozpoczęcia rozgrywek Tauron Basket Ligi i musicie już być gotowi. No tak, na pewno fizycznie jesteśmy dobrze przygotowani, tak mi się wydaje. Mamy fajną taką całą sprawę atletyczną, to na obozie zrobiliśmy, teraz jeszcze to kontynuujemy. Jakieś są mankamenty w grze 5 na 5, myślę, że to trzeba doszlifować do sezonu i już za tydzień będziemy na 100% przygotowani. Co będzie najsilniejszą stroną nowego AZS-u Koszalin? No jak patrząc po tych meczach kontrolnych, to myślę, że obrona. Mamy paru zawodników, którzy naprawdę mogą grać dobrą obronę. Myślę, że to będzie naszym znakiem rozpoznawczym. Czego powinniśmy wam, co powinniśmy wam życzyć przed nadchodzącym sezonem? Czy kibice mogą spodziewać się kolejnych wielkich sukcesów w naszym mieście? No wiadomo, że każdy by chciał takie sukcesy co roku. Czy to się uda? Będziemy wszystko robić. Musimy podejść na początku do pierwszego meczu, wygrać go i potem z kolejnym meczem pokazywać, że możemy osiągnąć ten sukces, na który wszyscy liczą. Dziękujemy serdecznie. Naszym rozmówcą był Bartłomiej Wołoszyn, zawodnik AZS-u Koszalin.